Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś pomysł na pożywne śniadanie, więc jeśli znudziły się Wam kanapki, to mam dla Was idealne rozwiązanie. Pokażę Wam szybki sposób na pysznego omleta z szynką, cebulą i papryką i ulubionymi przyprawami. Oczywiście możecie dodać również inne dodatki, takie jak na przykład pieczarki, czy też może tarty żółty ser. Tutaj możecie zaszaleć i zrobić omleta z tym, z czym po prostu macie ochotę. Także już nie przedłużam i zapraszam Was na film. Więc tak, składniki, które tutaj widzicie, są na dwa omlety. Więc aby przygotować omlet, będę potrzebować odrobinę masła, małą cebulę, szynkę, paprykę, jajka oraz przypraw. Ja do smaku użyłam ziół prowansalskich, pieprzu ziołowego, czosnku granulowanego oraz soli. Więc zaczynajmy. Na początek pokroję paprykę w drobną kostkę. Teraz pokroję również cebulę. I na końcu szynkę. Do większego kubka wbijam dwa jajka. Teraz dodam przyprawy. Po kolei sól, czosnek, pieprz ziołowy oraz zioła prowansalskie. I teraz należy jajka porządnie rozbić trzepaczką. Możecie również do tego użyć miksera. Do jajek dodam cebulę, paprykę, szynkę i wymieszam. Ilość składników tutaj również zależy od Was. Jeżeli chcecie dodać więcej składników, to dodajcie również o jedno jajko więcej. Na patelni rozpuszczam masło, wylewam masę z jajek i delikatnie mieszam, aby nie rozwalić spodu omleta. Jak widzicie, masa idealnie się ścięła, więc teraz przewrócę omleta na drugą stronę na dosłownie minutę. Mój omlet delikatnie się złamał przy obracaniu, ale w niczym to tak naprawdę nie przeszkadza. I tak oto prezentuje się omlet. Pachnie obłędnie i jest naprawdę smaczny, więc jeśli mielibyście ochotę na coś innego niż kanapki, to właśnie Wam podrzucam idealny pomysł. Na końcu chciałabym Wam życzyć oczywiście miłego dnia i jak zawsze do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was cieplutko, cześć!